Słuchać, żeby usłyszeć. Wrażliwe rozmowy o rzeczach ważnych. Podcast Piotra Żyłki. Jesteśmy w Broniszewicach, w takim budynku, pałacu, można powiedzieć, który, jak tu przyjechałem pierwszy raz, to wtedy jeszcze był miejscem, gdzie większość chłopaków, którzy później zamieszkali w tym nowym domu chłopaków, który pewnie większość z nas, czy wszyscy znamy, oni jeszcze tu mieszkali i tutaj pierwszy raz miałem wielką przyjemność poznać siostry dominikanki, które tym chłopakom towarzyszą, którymi się opiekują, które w ostatnich latach wykonały gigantyczną pracę, żeby warunki, w których chłopaki z niepełnosprawnościami żyją, żeby były jak najlepsze. Udało im się uruchomić niesamowitą, no taką falę dobra, zaktywizować mnóstwo ludzi, żeby w to wspieranie i w tą pomoc się włączyli. No i jesteśmy w takim kontekście, że mamy dziś drugi dzień maja. Przyjechaliśmy z Kubą i Kają, żeby nagrać film dokumentalny, który jakoś pogłębi, czy inaczej jeszcze pokaże to, co staramy się pokazać w książce, która na dniach też się pojawi, czy w zasadzie pojawiła, bo się pojawiła troszkę wcześniej. Mowa oczywiście o książce Siostry z Broniszewic, Czuły Kościół Odważnych Kobiet. I siedzę naprzeciwko Elizy, siostry Elizy, w jej biurze, w którym na co dzień pracuję. Cześć, Eliza. Hej, cześć. Tradycyjnie już jak w kilku poprzednich moich rozmowach podcastowych zaczniemy od małej retrospekcji. Cofnijmy się do momentu, kiedy pierwszy raz pomyślałaś, że chciałabyś zostać siostrą zakonną. Okej, okay. Rok 1988, 14 września, godzina 18:15. Ale żeby, zanim dotrzemy do tego momentu, to chciałabym tutaj przedstawić to osadzenie mnie jako dziewczyny w pewnej rzeczywistości, bo myślę, że miała takie ogromne znaczenie dla Pana Boga, żeby mnie tak do siebie zachęcił i sobą zachwycił. Żyję sobie w Szczecinie jako nastolatka w dużej szkole, jeszcze w podstawówce, w 8 klasie. Raczej przyzwyczajone jesteśmy z koleżankami, z kolegami, przyzwyczajeni jesteśmy do anonimowości, zarówno w szkole, jak i na mieście, gdzie sobie tam lubiliśmy shoppingować po takich małych butikach. Jedynym celem właściwie naszym to jest dobrze wyglądać, fajnie być ubraną, no, żeby się czasem tak lepiej pokazać od innych koleżanek, lepiej od nich wyglądać. To oczywiście z próżności i też słuchanie zespołów, wymienianie się różnymi plakatami i informacjami na temat naszych ulubionych idoli. Tak, moim wielkim, ogromnym idolem, w ogóle no, taki, który powywracał moje życie do góry nogami, takie emocjonalne, jest Joy Tempest z zespołu Europe. Po prostu, jeżeli bym mogła skalę tych emocji wyrazić, to, no to nie ma takiej skali tego zakochania w nim i w ogóle układania sobie życia razem z nim w moich pragnieniach, myślach. Napisałam nawet taką książkę swoją o moim życiu z nim. Z takimi różnymi szczegółami. A co tam w tej książce było? Nawet takie opisy jak kolacja we dwoje albo z przyjaciółmi z jego zespołu, opisy jak byłam ubrana, jak był on ubrany, ale początek naszej miłości wspólnej to była oczywiście scena, koncert, ja, która piszczę tam pod tą sceną, za tym Joyem i on, który po prostu patrząc na mnie zakochuje się od pierwszego wejrzenia i wywołuje mnie jakby z tego tłumu, z tą swoją miłością, no i jesteśmy razem. No i powiedzmy to, z tego ja tak się składałam. To były moje emocje, moje marzenia, moje pragnienia, ponieważ ten zespół też pochodził ze Szwecji, więc tam bardzo się tą Szwecją zaczęłam interesować.
No bo oczywiście musiałam wiedzieć, gdzie będę mieszkać i żyć. No tak, to było oczywiście. Oczywiste. I słuchajcie, no i nadchodzi ten dzień, który przywołałam przed chwilą, czyli 14 września, 88 rok. Poszłam z moimi koleżankami na katechezę. To była katecheza ósmoklasistów, czyli przygotowanie do bierzmowania. I taki zwyczaj był w mojej parafii, że od ósmej klasy wzwyż uczyli księża, a do siódmej klasy łącznie siostry urszulanki albo katecheci świeccy. I to takie było dla nas dosyć nadzwyczajne, bo to był pierwszy taki kontakt bliski z księdzem na katechezie. I tradycyjnie wpadliśmy tam całą bandą do tej klasy. Było nas tam gdzieś ponad grubo 30 osób. I ksiądz wyczytał listę obecności. I ku mojemu zdziwieniu, właśnie gdzieś tak 15 minut, myślę, że po rozpoczęciu katechezy, dlatego mówię 18:15, nagle ksiądz patrzy na mnie, zwraca się do mnie po imieniu i mówi: Gosiu, chodź podejść do tablicy, coś napiszesz, temat lekcji i mi tam pomożesz popisać to, co chciałbym. I wtedy ja byłam tak zszokowana, w ogóle, że w tym tłumie ponad 30 osób jakiś ksiądz zapamiętał moje imię i w ogóle, oczywiście nie tylko moje imię, bo on zwracał się po imieniu do wielu osób, ale ja przyzwyczajona do anonimowości, no byłam tak zszokowana, że nigdy tego nie doświadczyłam w szkole mojej, żeby ktoś tak zapamiętał od razu imię. Więc pierwsza moja myśl w drodze do tablicy była taka, że skoro ten ksiądz pamięta moje imię, jestem dla niego taka ważna, to jaki musisz być ty, Panie Boże? Jak musisz bardzo kochać i jak dla ciebie nie są obojętni ludzie? Ja byłam pod takim wrażeniem tego zachowania księdza, ale jeszcze też jest ważne to, że my jako młodzież, no nie byliśmy taką młodzieżą pokorną. My mieliśmy tak wywalone szczerze na Kościół i no na tą religię to chodziliśmy z tytułu obowiązku jakiegoś, no tak się chodziło, ale nikt z nas, z moich kolegów przynajmniej i ja, nie prowadziliśmy jakiegoś takiego głębokiego wewnętrznego życia z Bogiem i tak z modlitwą to też tak, ja wiem, no jakoś tak poważnie chyba też nie podchodziliśmy do tematu. Dlatego byłam taka zaszokowana, że spotkałam się z taką jakąś bardzo głęboką myślą o Bogu, który jest dobry, który mnie gdzieś tam wypatruje z tłumu. No i tak to wszystko jakby zagrało, że ten ksiądz jest tym jakby tym Joyem na scenie, prawda? A ja jestem w tym tłumie tych nastolatek, nie piszczących, siedzących w ławkach, no ale powiedzmy, że podobna sytuacja i nagle spotkanie z kimś, kto wywołuje mnie do tablicy. No dla mnie to było takie bardzo mocne przeżycie. Ja pamiętam, że jak wyszłam z tej katechezy, to tak głęboko byłam w środku poruszona, tak bardzo myślami do przodu wybiegłam, że ja bym chciała tak samo jak ten ksiądz. Czyli jeżeli bym spotykała ludzi, którzy nie znają Boga, którzy mają na Niego wywalone tak jak ja, w spotkaniu ze mną i w mojej jakiejś uważności na tych ludzi, żeby oni mogli odczuć to samo co ja, czyli że Bóg jest dobry, że Bóg jest kochający, żeby moim marzeniem było być osobą, która sprawi, że ludzie w kontakcie ze mną, tylko w kontakcie, będą mogli pomyśleć ciepło o Bogu. Jakby taka misja na całe życie mi się wtedy nakreśliła, co było, na pewno nie pochodziło ode mnie, bo ja naprawdę żyłam w zupełnie innym świecie, nie bardzo głębokim i takim typowo nastolatkowym, wręcz próżnym. I tak naprawdę od tamtej pory wstydziłam się oczywiście mówić to koleżankom, ale zaczynałam się rozglądać, jak można być w kościele kobietą, do jakiego zakonu można iść, znaczy taką kobietą na podobieństwo jak ksiądz, nie? Że tutaj ksiądz miał taką misję i udało mu się dotknąć mojego serca, a jak ja bym mogła jako kobieta to zrobić, no i tylko bycie w zakonie mi przychodziło do głowy. No i zaczęłam się tak coraz bardziej interesować i rzeczywiście zmieniać otoczenie i środowisko, bo dowiedziałam się, że tam jest oaza, jest młodzież, która przy kościele działa. Okazało się, że też jest część chłopaków z mojej szkoły, podstawówki w tej oazie. I powoli rzeczywiście, może nie, że byłam wykluczana ze środowiska mojego, no ale coś może na podobieństwo, że no u nas jak ktoś tam chodził zbyt często do kościoła albo w ogóle był tam w jakichś kręgach kościelnych, no to był oczywiście jakimś takim słabeuszem,
nieudacznikiem i nie należało mu się miejsce w towarzystwie. Więc miałam taką świadomość, że jeżeli pójdę w stronę Pana Boga, będę się zbliżać do kościoła, to zostanę wykluczona z tego środowiska mojego naturalnego, kolegów, koleżanek. No ale zdecydowałam się na ten krok, bo to było tak bardzo silne pragnienie we mnie. No to spotkanie było jakieś tak bardzo mocne, że naprawdę nie może mi do tej pory, jak widzisz, wyjść ta data z głowy i ciągle, kiedy to opowiadam, przeżywam to na nowo, więc tracąc jednych przyjaciół, zyskałam drugich, nie? Dla których się okazało, że Pan Bóg tak samo zadziałał w ich życiu, że mieli część życia swojego przeżytego bez Boga i w pewnym momencie tak bardzo ich dotknął, że też chcieli być w oazie i chcieli się uczyć modlitwy, chcieli być bliżej Niego. To ten moment, w którym tak pomyślałam o Nim. Oczywiście nie cały czas trwało to, bo to za 5 lat była matura, więc w klasie maturalnej sobie pomyślałam, kiedy zaczęli wracać moi koledzy i koleżanki z zakonów i seminariów, a to byli tacy nasi... Wracać w sensie tacy, co poszli i rozmyślili, czy coś tam się wydarzyło, że wrócili. Tak. Po prostu rozeznawali, że to nie jest ich droga, ale dla mnie to były takie autorytety we wspólnocie, to byli nasi animatorzy. I daleko mi było do nich, jeżeli chodzi o życie modlitwy i takie zaangażowanie się w kościele. I jak oni wrócili, to ja zaczęłam mieć taką zachwianą pewność, nie? Że to jest moja droga. Ja sobie myślę, oni sobie nie poradzili, no to tym bardziej ja. Chyba nie mam z czym do ludzi się wybierać. I zaczęłam myśleć w kierunku zawodu i bycia w świecie, założeniu rodziny. Ale trwało to bardzo niedługo, ponieważ po maturze pojechałam do cioci na wakacje, zarobić sobie troszeczkę pieniążku, a ponieważ ta próżność we mnie tak troszeczkę w sumie do tej pory jest, jeżeli chodzi o ubrania i różne rzeczy, atrybuty zewnętrzne kobiety, to chciałam te pieniądze wydać na płaszcz, taki najpiękniejszy na świecie, taki dwurzędowy, oficerski, żeby się wszyscy za mną oglądali. To dokładnie pamiętam, że miałam takie marzenie. I poszłam do kościoła w niedzielę na mszy w czasie tego pobytu u cioci, pracując tam u niej i usłyszałam Ewangelię, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu do Królestwa Bożego. I tak mnie to rozwaliło od środka, to słowo, bo sobie pomyślałam, kurczę, jak ja pójdę w stronę, że pozostanę w świecie, to ja mówię, nie uchronię siebie od zdobywania pieniędzy dla takiej swojej własnej próżności, że będę zdobywać te pieniądze po to, żeby właśnie mieć fajny samochód, fajne ciuchy, a z drugiej strony słyszę wyraźne, że niekoniecznie wejdę do Królestwa Bożego. Pan Bóg pokazał mi taką drogę, dwie drogi, nie? Że jeżeli pójdziesz w tą stronę pieniądza, to niekoniecznie wejdziesz do Królestwa Bożego. A mimo wszystko cały czas mi zależało na relacji z Bogiem, bo była dla mnie bardzo ważna. No i wtedy pomyślałam sobie, nie, to nie tędy droga, nie tędy moja droga, idę do zakonu. Zależy mi na tym, żeby nie stracić Boga. Trudno mi jest wyjaśnić, ale zobaczyłam siebie, która zostaje w świecie i nie jestem w stanie pozostać blisko Boga. Że tylko będąc w zakonie, zbuduję, pogłębię moją relację z Bogiem. Że jak nie pójdę do zakonu, to ją zatracę. Ale tak wyjaśnijmy na wszelki wypadek, żeby w kimś nie budzić takiego niezdrowego napięcia. Tu nie chodzi o to, że to jest niemożliwe, tylko że ty tak w stosunku do siebie rozeznawałaś. Absolutnie. Żeby nikt nie myślał, że musi iść do zakonu, bo tylko w zakonie jest relacja z Bogiem, ale to było konkretne zaproszenie Pana Boga dla mnie i po prostu jedyna droga, która mi się jawiła wtedy, to pójście w pracę zawodową. Nagle poczułam, że może się to skończyć katastrofą dla mnie osobiście, nie? Że te wszystkie pragnienia, które przez 4 lata budowałam, Pan Bóg we mnie rozdmuchiwał te pragnienia bycia z Nim, że gdzieś przepadną, nie? I nie będą możliwe. A w zakonie będzie to możliwe, żeby być z Nim, żeby Go kochać i żeby zrobić to coś, co pragnęłam wtedy już, nie? W tym pierwszym dniu spotkania z Nim. Żeby ludzie mogli Go poznać, takiego czułego, dobrego, życzliwego i uważnego na człowieka. Mamy konkretne wydarzenie, konkretne doświadczenie. Mamy później jakieś twoje mniejsze i większe decyzje, jakaś tam zmiana środowiskowa, później decyzja, a dobra, nie idę w pracę, bo się zatracę i zginę i przepadnę, tylko
czuję, że Pan Bóg mnie zaprasza do bycia siostrą zakonną, no ale to nie daje nam odpowiedzi, dlaczego akurat dominikanki. W sumie część już wypowiedziałam. Tak zwana próżność. Konsultowałam to z moimi koleżankami, przyjaciółkami z Oazy i się ich pytałam, słuchajcie, jak idę do tego zakonu, ale do jakiego? Więc one mówią, tak razem usiadłyśmy i wszystko rozważałyśmy. I ja jeździłam na rekolekcje do zupełnie innych sióstr, nie do dominikanek, do sióstr szkolnych Notre Dame, bo też mi imponowało, że one są szkolne, więc tak sobie drogą dedukcji stwierdziłam, że na pewno uczą w szkołach i tam będę mogła matmy uczyć. Ale moje koleżanki mówią, ty wiesz co, no dobra, no możesz tam pójść, no ale wszystkie siostry chodzą na czarno, albo granatowo, albo brązowo. Mówię, a dominikanki, które my znaliśmy znowuż z Oazy, bo on wakacyjnych Oaz, bo dominikanki przyjeżdżały te z mojego zgromadzenia na rekolekcje dla młodzieży w wakacje, no to stąd ich znałyśmy. No to mówią, dominikanki mają biały habit, wiesz, no dominikanki nigdy nie przestaną mieć białego habitu. I mówi, wiesz, biały to taki jest radośniejszy, nie jest taki smutny. A druga rzecz to też taka, że dominikanki wydawały mi się, te, które poznałam osobiście, takie bardzo naturalne i będące sobą. Bardzo mnie tym imponowały, bo poznałam bardzo różne osobowości i one, każda z nich była zupełnie inna. Poznałam taką kontemplatyczną matkę Beniaminę, poznałam taką bardzo rozrywkową siostrę Rafałę, poznałam taką bardzo dobrze ułożoną siostrę Włodzimierę i stwierdziłam, że w tym zakonie to mieści się każdy, nie? I bardzo mi to imponowało, że one nie są jakieś jednakowe, tylko każda może pozostać sobą, ze swoimi marzeniami, o których nam mówiły, ze swoimi pasjami. To było bardzo ważne. No i dlatego zwyciężyły dominikanki. Wiemy, dlaczego dominikanki, ale podjęłaś decyzję, nazwijmy to negatywną, w sensie, że nie chcesz w świecie zostać, chcesz pójść do zakonu. Z wymienionych powodów, w uproszczeniu oczywiście, wytypowałaś dominikanki i teraz od tego momentu, że okej, chcę iść do zakonu, do momentu wstąpienia do zakonu, co się wydarzyło i chyba przede wszystkim interesuje mnie to, czy miałaś jakieś wątpliwości albo czym się zastanawiałaś, nie? Jak już na tym ostatnim etapie. Było to, co ci mówiłam, że ci moi animatorzy powracali, tak? Mhm. To wtedy miałam taką wątpliwość, czy sobie poradzę. Tak, bo to chodzi o ten okres między usłyszeniem a realizacją. Tak sobie też wyobrażałam zakonnicę i siebie, że Bóg to będzie mój facet. I co to znaczy? No moja druga połówka, nie? No nie planowałam życia w pojedynkę, bo byłoby dla mnie to przerastające. Dla mnie w ogóle takie działanie w pojedynkę jest przerażające, bo wiem, że więcej osób jest w stanie więcej zrobić, nie? Dla mnie osobiście, bo każdy ma inną drogę, a z szefem chciałam być w relacji, no tak pragnęłam, tak myślałam, że to tak jest i on mnie nie zawiódł, no oblubieńczej, czyli mąż, żona i to w realu. I zresztą tuż przed pójściem do zakonu chciałam jeszcze mieć jedno potwierdzenie od jakiejkolwiek napotkanej zakonnicy, która mi odpowie na moją wątpliwość, czy Bóg jest realnym facetem kochającym jak żonę. Bo jakby mi ktoś tam tego nie potwierdził, to bym się nie zdecydowała pójść. Ale się okazało, że Pan Bóg na mojej drodze postawił taką starszą siostrę, wbrew moim oczekiwaniom, bo myślałam, że bardziej o tych tematach to bym z młodą sobie siostrą mogła pogadać, a Pan Bóg postawił taką starszą siostrę. I się jej o to jednak zapytałam, bo stwierdziłam, że tu już nie ma co wybrzydzać ani oczekiwać dalej. Myślę, że to jest ten moment, w którym warto zapytać. A siostra już była 50 lat w zakonie. I mówię, siostro Moniko, ona już jest świętej pamięci. Siostro Moniko, a jak to jest? Siostra czuje, że Pan Bóg to jest taki dla siostry mąż? A ona mówi, wiesz, jasne, moje koleżanki niedawno miały rocznicę ślubu, ale żadna z nich nie jest tak szczęśliwa jak ja z moim oblubieńcem. No i to mi wystarczyło. Ona bez wielkich szczegółów to powiedziała, ale było to dla mnie takie potwierdzenie, już więcej nie szukałam. No i dlatego pojechałam do Krakowa. Przeskoczmy, bo wszystkiego nie opowiemy, bo ta rozmowa musiałaby 10 godzin pewnie trwać. Tak, reszta w książce. Reszta w lokowanie produktu. Ale
Ile jesteś siostrą zakonną? Więc jeżeli chodzi o bycie siostrą zakonną, to 26 lat, bo to się liczy od złożenia ślubów. A jeżeli chodzi o bycie w zakonie, no to 28. 28 lat i co? Jestem obecnym facetem, mężem, tak jak miałaś pragnienie, żeby tak było, czy nie jest? Gdyby nie było, to bym zwijała stan. Jest. I to w ogóle na każdym etapie życia odkrywa się Pan Bóg zupełnie w sposób nowy, ale mogę zdradzić taką tajemnicę, że Bóg jest dla nas tym, kim pragniemy, żeby był. Więc ja w tych pragnieniach to nie ustawałam, żeby był coraz bliżej, jeszcze bliżej, żeby był kimś jeszcze bardziej realnym i On wszystko spełniał. Więc tak sobie myślę, że Bóg nie może narzucić się z jakimś takim ogromem swojej miłości do człowieka, bo by chyba to człowieka przygniotło. Czeka, na ile człowiek jest gotowy na dany moment, żeby go przyjąć. To moja refleksja. Może zbyt ją uogólniłam, ale że na tyle, na ile jestem otwarta, na tyle Bóg przyjdzie do mnie. Nie? Czyli tym, kim pragniemy, żeby był, On wchodzi w nasze życie na tyle, na ile... My pragniemy, żeby wszedł, tak? Na tyle, na ile mu damy jakiś dostęp, tak? Zaprosimy go do środka. Okej. A po tych 28 latach życia w zakonie, w zgromadzeniu, miałaś takie momenty, że myślałaś sobie, że no okej, może on jest i w sensie jest takim facetem, mężczyzną, Bogiem obecnym, Bogiem bliskim, no ale jednak, nie wiem, w samym życiu zakonnym działy się jakieś takie rzeczy, że sobie myślałaś, nie, dobra, w co ja się wpakowałam, w ogóle pakuję się, odchodzę. No właśnie nie. Właśnie to nic co ludzkie nie zaburzyło mojej relacji z Nim. Często sobie myślę, że ta Jego przypowieść o tym, że nie ma co budować na piasku, tylko na skale, może się okazała właśnie czymś takim, że jeżeli się buduje na relacji z Nim, to się jest wdzięcznym za to, że w danym momencie stawia takich ludzi koło nas, ale jeżeli się okaże, że ktoś nam tam dokucza, ktoś sprawia ból, to wcale nie oznacza, że Boga przy mnie nie ma, nie? I że On jest. Może to, nie wiem, ale nie chcę zabrzmieć, że się nie ma kryzysów, ale no nie wiem, ja jestem naprawdę bardzo happy, że tu jestem i bardzo bym chciała umrzeć jako zakonnica. Nie wiem, jakie będą moje losy dalej, ja nie zakładam odejścia absolutnie, ale też nie wykluczam sytuacji, w której no może mi się poślizgnąć noga, bo jestem tylko człowiekiem i mogę zawalić to, co obiecałam Jemu i absolutnie z siebie nie robię tutaj herosa. To będzie do końca Jego łaska, jeżeli ja w takim entuzjazmie wytrwam do końca, nie? Przenieśliśmy się już do czasów współczesnych, więc teraz znowu dotykając tak punktowo, bo mam tą łatwość właśnie, że w książce już o tym rozmawialiśmy, dotknę takich kilku rzeczy, o których mi opowiadałaś w kontekście tego, co jest dla Ciebie ważne w tym życiu zakonnym. No jesteśmy w domu chłopaków, więc od tego musimy zacząć. Dlaczego tak na maksa się w to angażujesz? Dlaczego to jest dla ciebie, dla was takie ważne? O co tutaj chodzi? W sensie, co jest najważniejsze w tym domu, w tej przestrzeni, w tym zaangażowaniu? Chłopacy, którzy są osobami bardzo bezbronnymi, zmarginalizowanymi bardzo. No i przede wszystkim relacje z nimi, które oni nam podarowali. Ja to się czuję taka obdarowana tym, że oni mnie kochają, przyjmują mnie taką, jaką jestem bezwarunkowo, mało tego tęsknią, płaczą jak nie mogą przyjść do biura albo jak muszą z niego wyjść. Oni mi podarowali coś takiego, co myślę, że dla każdego chyba człowiek musiałby być z kamienia, żeby nie było to dla nich ważne. Mówią mi, jesteś dla mnie najważniejsza na świecie, nie? Więc kiedy było zagrożenie, że dom chłopaków tutaj w pałacu, kiedy byli, nie będzie mógł być ich domem i jeżeli nie zrobiłybyśmy tego kroku, czyli nie postanowiłybyśmy wybudować domu obok, nowoczesnego, no to chłopców spotkałby los wywiezienia stąd. A żadna z nas nie wyobrażała sobie, żeby Józka, który tutaj mieszka blisko 50 lat, wywieźć, Kazia, który mieszka jeszcze dłużej niż Józef, czy nawet takich maluszków, dla których jesteśmy mamami i tak do nas się zwracają. Choć dla urzędników, do których drzwi pukałyśmy i prosiłyśmy o wsparcie, a niestety spotkałyśmy się z odmową, nie było to problemem. Oni w ogóle tak właśnie nie podchodzili do tematu osobowo, relacyjnie, że to są dla nas bardzo ważne osoby.
I kiedy napotykałyśmy na różne, na przeróżne przeszkody, żeby ten dom powstał, to im więcej przeszkód, tym bardziej budził się w nas, ja to opisuję jako instynkt matki lwicy, która się tak rozwścieczała wręcz tymi przeszkodami, ale dawało to jakby więcej adrenaliny i powera, żeby o chłopaków zawalczyć. Tym bardziej widziałyśmy, że jest konieczność wstawienia się za nimi, że nie ma czegoś takiego jak państwo opiekujące się niepełnosprawnymi. Oczywiście tutaj nie neguję tych wszystkich dotacji, które otrzymujemy i tak dalej, ale wtedy natrafiłyśmy na taki mur. Ja byłam pewna, że jak my pójdziemy do urzędu i powiemy, że bardzo potrzebujemy wsparcia, bo mamy 56 niepełnosprawnych chłopców, że to będzie jak taka karta przetargowa w ogóle, że to będzie as w rękawie, że nikt nie powinien odmawiać pomocy takim osobom, a jednak życie w taki brutalny sposób dosyć nam pokazało, że nie wszyscy myślą tak jak my i nie dla wszystkich osoby zmarginalizowane muszą być bardzo ważne. Oczywiście też ma każdy do tego prawo i nie mam pretensji do nikogo. No tylko, że my zostawałyśmy z konkretną decyzją strażaków, że za 2 lata zostanie zamknięty dom, z 56 chłopcami, którzy mieli możliwość stracenia za 2 lata tego domu, z chęcią wybudowania domu, który miał kosztować 7 milionów i z 0 złotych na koncie. No i właśnie to wszystko do kupy biorąc, sprawiało, że został nam Pan Bóg, naprawdę jedynie Pan Bóg i zaufanie Jemu, że On sobie z tym poradzi, że kasa dla Niego nie jest problemem. Miałyśmy takie poczucie, że dla Niego ci chłopcy są jeszcze bardziej ważni niż dla nas. No to stawiałyśmy siebie w jasnej takiej sytuacji wobec Boga, że no Ty jesteś wszechmogący, dla Ciebie 7 milionów to jest naprawdę pikuś, my w to wierzymy. My będziemy robić, co będziemy mogły. Jedyne, co umiałyśmy, to kwestować pod kościołami, a ty się resztą zajmuj. No i to, co tutaj stoi obok pałacu, czyli cały ten dom, to za każdym razem, jak przechodzimy obok niego, wiemy, że jest takim dowodem na to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że 7 milionów jest dla niego pikusiem, ale też nie było to wynikiem takiego szczęścia i nic nie robienia. Że to jest okupione naprawdę naszymi łzami, naszą bezradnością, naszymi cierpieniami fizycznymi, bo ja tam też lądowałam w międzyczasie w szpitalach, z takiego też wyczerpania. No z takiej, ja wiem, no też intensywnej bardzo pracy. Myśmy bardzo dużo pracowały na dobę tych godzin, żeby napisać do każdego najdrobniejszego dobroczyńcy, nawet do takiego, który nam wpłacił 5 zł, żeby była kartka dla niego, więc bieganie za dokumentami. Miałyśmy swoje 2 etaty tutaj z Tymką też, które normalnie trzeba było tutaj wszystko dopilnować, żeby było na swoim stanowiskach pracy, plus dodatkowo ten dom ogarnąć, tą budowę. No i się wszystko z pomocą Bożą udało też. Z naszym ludzkim ogromnym wysiłkiem, z życzliwością ogromną ludzi i z wielkim błogosławieństwem Pana Boga, który też postawił, jak się okazało, na poczucie humoru. To a propos Dnia Pingwina. Tak, no ten filmik podejrzewam, że mało kto nas słucha, go nie zna. Jeżeli nie, no to polecam sobie zobaczyć, czy na Facebooku, czy wpisać po prostu hasło w Google Dominikanki Bronczewice Pingwiny, to wyskoczy na mnóstwo portali i w różnych mediach, bo od tego faktycznie ten taki boom medialny się zaczyna. To jest ta jedna przestrzeń, tak? Czyli wasze zaangażowanie, twoje zaangażowanie w domu chłopaków, w bycie z nimi, w bycie mamą, w bycie osobą wspierającą, ale też kiedy pytałem cię w kontekście książki o życie zakonne i o to, co jest w nim dla ciebie ważne, to kilka razy powtarzasz tam takie słowa, że zależy ci na tym, żeby wychodzić, ty używasz takich słów, do takich niekościelnych ludzi. Skąd to się wzięło i dlaczego to jest dla ciebie takie ważne? No, wzięło się to z mojego pochodzenia, że jakiś długi czas żyłam no, tak średnio z religią i zafascynowała mnie postawa tego księdza. Gdyby on nas, chociaż sam był właśnie z południa Polski, gdzie ta religijność zupełnie inaczej pobożność wygląda, gdzie tam ludzie za tamtych czasów przynajmniej byli tak mega zaangażowani, tam nie zdarzyło się, żeby ktoś nie chodził do kościoła w tych małych miejscowościach bądź większych, a tutaj taka młodzież średnia, no tam na tą religię chodziliśmy, bo miało być bierzmowanie, ale do kościoła już tam nie bardzo i ten ksiądz nas nie wykluczył.
Jego życzliwość i otwartość dla nas i potraktowanie nas tak bardzo serio i takie wsłuchanie się w tą naszą pobożność, taką, która nie istniała, ale nie przekreślenie nas, sprawiło, że teraz wiele nas z tamtej oazy żyje bardzo blisko Pana Boga, ale ci moi znajomi, którzy nie są w zakonie, żyją tak no fajnie w rodzinach, tak po Bożemu wychowują, po katolicku, te swoje dzieci. Bóg jest cały czas dla nich bardzo ważny. I też jeszcze dwóch chłopaków zostało księżmi, no też są tak duszpastersko prężni. To z tego się bardzo cieszę i myślę, że ta jego postawa księdza, taka zwyczajna ludzka, bo on nam nie mówił o Bogu tak bardzo wiele, mówił, potem nas po jakimś czasie już wprowadzał w tą przestrzeń modlitwy, uczył nas jak się modlić, jak rozmawiać, jak Boga słuchać, ale to było takie kluczowe, że gdyby on był zamknięty na nas, gdyby miał tak zwane wywalone na nas, jak my na niego mieliśmy wywalone, no to nic by z tego nie wyszło, nie siedziałabym tutaj z tobą, na pewno nie w tym miejscu, raczej byśmy się nie spotkali. I nie potrafię sobie wyobrazić czegoś też takiego, że ja wykluczam kogoś, bo on nie wierzy, bo no ja poruszałam się w takich obszarach. Ja bym w Szczecinie będąc to musiała z nikim się nie zadawać, bo prawie nikt z moich bliskich aż tak bardzo nie był wierzący. Nie? No to kto by mi został? Więc to wykluczanie wydaje mi się słabe ze względu na wiarę. No, poza tym... No jak mają ci ludzie, którzy nie znają Boga, którzy jeszcze Go nie poznali albo się nim przekazem o Nim zniechęcili, w jaki sposób mogą Go poznać, jeżeli nie przez nas ludzi, którzy wierzą, wiedzą, doświadczają, że Bóg jest miłością, Bóg potrafi rozwiązywać największe trudności nasze życiowe, no nie wiem, na pewno nie w ten sposób, że się będziemy zamykać na osoby, które nie wierzą. Tak z doświadczenia widzę, że no my z Tymką zwykle w mediach czy w takich spotkaniach, bo też jesteśmy uczestniczkami takiego projektu bardzo świeckiego Kobieta on Tour, gdzie zwykle otwieramy ten projekt, tam uczestniczy kilkaset kobiet. No teraz przez czas pandemii zostało to wstrzymane, ale my we dwie otwierałyśmy z Dorotą Wellman zawsze te spotkania w wywiadzie, które ona z nami przeprowadzała i nigdy nie nadużywałyśmy też słowa Pan Bóg, żeby też tak nie zrażać ludzi do Boga, że to będzie to zakonnica, to już będą tylko o Bogu mówić, bo często no, ludzie są po prostu zniechęceni do nadużywania nawet słowa, że Pan Bóg coś każe, Pan Bóg to nas potępia, Pan Bóg to tutaj jest niezadowolony z tego, co robimy, a my nie używając słowa Bóg, tylko opowiadając o Nim, na przykład jako o szefie albo jako o moim facecie, te narracje sprawiały, że te panie się odzywały do nas, że pragną takiego Boga w swoim życiu, nie? Na przykład, że nie, dawno już nie chodziły do kościoła, ale po tym, co usłyszały o Nim, o Bogu w takiej narracji, bardzo pragną wrócić, nie? Do kościoła. No, wydaje mi się to chyba najistotniejsze w życiu też chrześcijan. No, taki był Jezus. No, za Nim tam chodzili wszyscy. I pobożni Żydzi, i przeklęci Rzymianie. No, chodził w gościnę do celników i rozmawiał z prostytutkami. Absolutnie nie pokazał nigdzie, że kogoś wyklucza. Jest też pewien paradoks, kiedy mówimy o osobach właśnie tak zwanych niekościelnych, że kiedy szukałyście pomocy, kiedy potrzebowałyście wsparcia w kontekście Domu Chłopaków, to bardzo często właśnie otrzymywałyście je niekoniecznie ze strony osób takich klasycznie kościelnych, tylko właśnie z takich osób niekościelnych. Bardzo to nas zaskakiwało i też otwierało na te osoby coraz bardziej, bo same zastanawiałyśmy się, jak to jest, że pukając do drzwi wewnątrz kościelnych, pomijam w ogóle kwesty, bo tam ludzie chodzący do kościoła nas wspierali i to w sumie oni są jakby takim trzonem, który zbudował Dom Chłopaków. Ci ludzie chodzący do kościoła i nas wspierających i wrzucających do koszyczków te swoje darowizny. To rzeczywiście byłyśmy bardzo zszokowane, że chcą nam pomagać osoby spoza kościoła. To dawało nam do myślenia, że Bóg przysyła osoby, które nam pomagają, a nie my sobie je wybieramy. A ponieważ bardzo Mu zaufałyśmy i obiecałyśmy Mu i sobie, że będziemy na wszystkie propozycje Jego otwarte, które On nam podsunie, to nie miałyśmy podstaw zamykać się na osoby niewierzące, bo wiedziałyśmy, że
Bóg ma tak samo moc przysłać niewierzącego, jak i wierzącego z pomocą. Wszystko było w Jego rękach i to dla nas było bardzo oczywiste. Też otwierające i potwierdzające bardziej w kierunku osób spoza Kościoła. Nie? Ty używałaś kilkakrotnie takiego sformułowania, że chłopaki nauczyli was, żeby przyjmować pomoc czy współpracować z ludźmi niezależnie, czy są tam właśnie konserwatywni, czy liberalni, czy lewicowi, czy prawicowi. To jest też taki rys charakterystyczny dla was. Co w ogóle jest podstawą, bo kiedy tutaj przyjeżdżali dziennikarze z różnych stacji, to było niesamowite, że nam też otwierały się oczy, patrząc na chłopców, że oni nie są w stanie dzięki swojemu ograniczonemu intelektowi rozróżniać tych ludzi, klasyfikować, że TVN może być B, a TVP cacy, więc dla nich był ważny człowiek. Każdego byli w stanie przywitać z entuzjazmem, każdego zapytać, czy ma pieska, jak ma na imię i każdego zagadać i przytulić. Więc bardzo często chłopacy nas zawstydzali w tym swoim podejściu do człowieka i generalnie myślę, że taką duchowość tutaj, którą mamy przy okazji taką zbudowaną, przy okazji budowy domu, mamy od chłopaków, to tak. To zdecydowanie. No ale potwierdzał to cały czas Pan Bóg też, nie? No bo jaki interes mieli niewierzący pomagając tutaj? Bo rozumiem jeszcze ludzi ze wspólnoty Kościoła. Pomagamy, bo to jest dzieło Kościoła. Wspieramy się nawzajem. I to jest jakby uzasadnione choćby z tego względu. Ale kompletnie nie rozumiałyśmy, czemu nas wspierają ludzie spoza Kościoła. To było takie zagadkowe bardzo. A też wiedziałyśmy, że nie chcą od nas nic w zamian. I to nie chodziło o jakąś reklamę nikogo, bo to byli anonimowi darczyńcy. Oni prosili bardzo o anonimowość, więc no to było niesamowite, że to doświadczenie bardziej mi pomogło zrozumieć też przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, gdzie Żydzi też pytali Pana Jezusa, kto jest tak naprawdę moim bliźnim, bo każesz nam kochać ludzi, ale miał ten pytający taką nadzieję chyba, że może jednak kogoś nie, może kogoś jednak mogę wykluczyć. A on wtedy zrobił niesamowitą wykładnię tego, Jezus, że pokazał, że se przechodził kapłan koło leżącego i potrzebującego pomocy, że przechodził lewita, czyli w ogóle osoby takie bardzo pobożne, związane z prawem Bożym, a jednak mówi Jezus o osobie, której Żydzi nie cierpieli, wykluczali, Samarytaninie, że on udziela tej pomocy i sam zadaje wtedy pytanie, no to kto jest tym bliźnim? I ludzie sami odpowiadają, że Samarytanin. Więc myślę, że gdyby dziś przyszedł w warunki polskie tutaj, to by opowiedział bardzo podobną przypowieść, tylko pewnie nie o Samarytaninie, tylko powiedzmy o osobie homoseksualnej, jako udzielającej pomocy, albo o osobie z TVN-u. Pewnie zależy od grupy odbiorców. Tak, bo myślę, to że Jezus kto kogo nie cierpi. Tak. Tak, że Jezus tam dobrze przejrzał pytającego, co ma w duszy i w sercu, kogo tam sobie wyklucza. Tak myślę. I dlatego tak opowiedział to, nie? Sprawa by była identyczna. Myślę, że przypowieść wyglądałaby identycznie. Dotknę teraz kilku znowu punktowo takich nazwisk, które myślę, że jak część ludzi słyszy i słyszy połączenie te nazwiska, a siostry zakonne, no to łapią się za głowę i mi się w głowie to nie mieści. Zacznijmy może od takiej najnowszej sprawy, bo zakochał się w was Szymon Majewski. O co tu w ogóle chodzi? Bardzo nam miło. Byłyśmy zaproszone do Radia Z, do jego audycji Nie mam pytań. Było to dla nas takie miłe zaproszenie, chociaż nie uświadamiałyśmy sobie, że wywoła takie duże zainteresowanie w ludziach, bo tam wejść na YouTube jest z dnia na dzień coraz więcej i też dostajemy taki fajny feedback, gdzie ludzie go wysłuchują. No właśnie, to jest takie niesamowite, być w przestrzeni niekoniecznie tylko religijnej, czyli w takiej typowo świeckiej, gdzie tam też część ludzi się oburzyła, że zakonnice zaprosiło Radio Z. A co to już Radio Maryja robicie z Radia Z? No ale
zasadniczo większość ludzi po wysłuchaniu tego wywiadu, nie wiem, no, była taka na tyle pozytywna, że chciała o tym napisać ta część ludzi, do nas podziękować za ten wywiad. A Szymon Majewski, aż jestem zdziwiona, bo się okazało, że po wywiadzie, też on nas wcześniej nie znał osobiście, ale po tym wywiadzie, gdzie spotkaliśmy się, no niestety tylko online, wiem od takiego redaktora mojego zaprzyjaźnionego z Zetki, że bardzo poprosił o numer telefonu, bo naprawdę chce przyjechać tutaj jako Święty Mikołaj 6 grudnia. Tak, bo on obiecał, zadeklarował publicznie na antenie, że przyjedzie tak. Tu przed świętami jakoś, że nawet brodę zapuści większą i będzie mikołajował. I to przez cały czas budowy domu było dla nas fenomenalne, że dziennikarze, którzy tutaj przyjeżdżali, bądź zapraszane byłyśmy do TVN-u, a nie tylko, ale jeżeli moglibyśmy już tak mówić o tych skrajnie może nielubianych mediów w kręgach katolickich, to oni angażowali się zaraz bardzo osobiście. Krzysiu Skórzyński, redaktor Faktów, który nosi różaniec na palcu, służy w kościele. No, codziennie zabiera głos w Faktach. Gosia Mielcarek, która jest TVN24, świetną dziennikarką. Okazuje się, że też razem z mężem pomagali nam tutaj w licytacji takiej piłki i zrobieniu plakatów. A Krzysiu Skórzyński, wspomniany wcześniej, jak tu przyjechał, zaczął tak bardzo płakać, kiedy zobaczył chłopców i otworzył portfel i wyciągnął wszystko, co miał w tym portfelu dla tych chłopców, żebyśmy coś im kupili. Więc to jest takie niesamowite, że ludzie zaraz reagują tak po ludzku, tak się sami angażują, że nie przyjeżdżają, żeby zrobić swoją robotę dziennikarską, tylko chcą jakby kontynuować jakąś relację. No to jest chyba największe bogactwo, którego doświadczamy też, nie? W kontaktach z tymi ludźmi, z różnych mediów. A jeżeli chodzi o takie właśnie nazwiska rozwalające głowę, trochę już o tym i ty wspominałaś w mediach społecznościowych i to zdjęcie wasze w mediach społecznościowych wiele dyskusji wywołało. Ja też jakiś fragmencik z książki o tym wydarzeniu, czy o tym zdjęciu bardziej i co wokół tego zdjęcia opublikowałem. Ale wrzućmy to drugie nazwisko, które nawet się pojawia w tytule jednego z rozdziałów, tak przewrotnie trochę i prowokująco nazwaliśmy ten rozdział Owsiak i inni szatani. Jurek Owsiak, w jakim kontekście on się, no właśnie w kontekście Broniszewic, pojawia? Kiedy przyjechałyśmy tutaj i zobaczyłyśmy, jaka jest bardzo wielka różnica pomiędzy domem w Mielżynie i warunkami, jakie są stworzone dla dziewczynek, a domem w Broniszewicach i takim dużo skromniejszym wyposażeniu tutaj domu dla chłopców, no to szukałyśmy możliwości rozwiązania tej sytuacji, żeby po prostu kupić lepsze łóżka chłopcom, materace przeciwodleżynowe. Nie było tutaj saka porządnego, koncentratora tlenu, co dla chłopców leżących jest w ogóle koniecznością. Mieliśmy taki koncentrator tlenu, który trzeba było kopnąć, żeby zadziałał. No i próbowałyśmy pisać, właściwie to Tymka bardziej. Ja to tak nie lubiłam za bardzo pisać do ludzi, do takich różnych ludzi, których nie znam. Ale Tymka miała tak bardzo dużo sił i do różnych fundacji się zwracała o pomoc. I jedna z fundacji nam zakupiła łóżka dla chłopaków, ale jeszcze trzeba było położyć w tych łóżkach materace przeciwodleżynowe, zapewnić te koncentratory tlenu. No i jedną z myśli była taka, żeby się zwrócić do Jurka Owsiaka, do jego fundacji, do WOŚP-u o pomoc. I to było niesamowite, że jak tylko Tymka napisała maila tam do fundacji, to sam Jurek Owsiak już chyba za 2 dni oddzwonił na Tymki telefon i mówił, co wy dziewczyny potrzebujecie, wszystko dostaniecie. I nie był gołosłowny, bo zdaje się, że już za tydzień wszystko miałyśmy. I to był taki sprzęt bardzo wypasiony. Sam materac na przykład 14 tysięcy kosztował. I taki pan, który go przywoził, te materace, bo ich dostałyśmy wtedy kilka dla chłopaków, mówił, ja przyjadę, siostry, poinstruuję, jak to się robi z materacami przeciwodleżynowymi. A my mówimy, nie trzeba, no aż takie chyba nie jesteśmy gamonie, żeby się nie znać. Ale się okazało, że są takie maszyny, że do tej pory nie wiem, o co chodzi w tych materacach. No ale siostry, które bezpośrednio tam sprawują opiekę nad chłopakami i panie nasze wiedzą. I dla nas to było właśnie takie, no piękne, że nie było problemu. Tam wystarczył jeden mail bez żadnych wniosków, bez sterty papierów, bez potwierdzenia swojego regonu, NIP-u i aktu założycielskiego. Nic nie było potrzebne Jurkowi Owsiakowi, żeby nam pomóc, nie?
To wobec wszystkich innych wniosków, które składałyśmy i których było bardzo dużo, to tego było po prostu masakrycznie dużo i nad tym się siedziało nocami, żeby to zrobić. Nagle ktoś po jednym mailu tak odpowiada i to wszystko jest, no to ja myślę, że każdy udręczony i każdy, który więcej odmów słyszy na swoje wnioski niż odpowiedzi pozytywnych, to go tak no, uderza w serce i w głowę. Nie? I wtedy się nie patrzy, czy to jest pan Owsiak i są jakieś stereotypy na jego temat, czy no nie wiem, no my nie patrzyłyśmy. Wiedziałyśmy, że chłopcy będą mieli naprawdę fajny komfort życia i wielu z nich to życie miało na takim niewyobrażalnym dla nas poziomie. Chodzi o tych chłopców leżących, nie? Patrzy ci przez ramię i tam w ogóle dużo różnych zdjęć widzę i jak patrzę na prawo, to o tym chyba nawet w książce nie rozmawiamy. Widzę takie twoje zdjęcie uśmiechnięte z Kubą Wojewódzkim. Co tu się dzieje? Z Kubą się. Co to jest za historia? Opowiedzieć? Tak, tak? Poproszę. Dobra. Byliśmy z Tymką w 2018 roku na targach książki w Krakowie i było tam bardzo dużo autorskich spotkań. Wtedy Kuba Wojewódzki miał premierę swojej książki również. No i jak przeczytałyśmy, kto tam jest i gdzie, to razem z Tymką, ponieważ Tymka tak naprawdę była większą fanką Kuby niż ja, ale potem to się wyrównało po tym spotkaniu, że ja też dołączyłam do wielkich fanek Kuby. Stanęliśmy w kolejce po autograf. Oczywiście ludzie zaczęli się na nas tak oglądać, czy my na pewno w dobrej kolejce stoimy. Wywoływało to dużo konsternacji, ale po chwili ludzie nie wytrzymywali i jednak podchodzili do nas i się pytali, czy na pewno wiemy, do kogo stoimy. A jak odpowiedziałyśmy, że tak, że wiemy, to pytali ci ludzie z takim zaciekawieniem, jak to jest możliwe, nie? Że siostry zakonne mogą lubić Kubę. No i dobrze, i to było bardzo sympatyczne, bo stało się do tego Kuby w tej kolejce 2 godziny, więc przez 2 godziny zdążyło się bardzo dużo poznać osób i poopowiadać troszkę, skąd my jesteśmy. Jeszcze się okazywało, że nie wszyscy wiedzieli, więc chociaż to było już po wybudowaniu domu. Więc była okazja do zapoznania się takiego bliższego. I na trzy... Aha, jeszcze dodam, że w międzyczasie do Tymki przyjechał jej bratanek i ona musiała opuścić tą kolejkę. A była taka tam... Taki reżim dojścia do tego Kuby, że Tymki już ponownie nie wpuścili. No i z Kamilem razem, z naszym wolontariuszem, byliśmy już tam coraz bliżej. I na 3 osoby przede mną, które stały, to było mniej więcej w tym momencie, ja tak spanikowałam i sobie myślę tak, Boże, co ja tu robię? Co mi się wydaje? Że co? Że jest po filmie Claire, tak w ogóle. To był miesiąc po premierze filmu Claire, gdzie ludzie już tak naprawdę nie mieli hamulców, żeby krytykować Kościół. Ten film dał im odwagę no, takiego krytycznego patrzenia, ale też wypowiadania się na temat Kościoła. I ja sobie tak myślę, Boże, jakaś zakonniczka tutaj do takiego Kuby, który mnie tutaj zmiażdży, zmiecie. Pewnie jeszcze będę musiała się tłumaczyć za film Claire. Ja mówię, nie, uciekam, ale ja bym uciekła. Tylko na szczęście te dziewczyny, z którymi tam najdłużej stałam w kolejce, powiedziały do mnie tak, siostro, niech siostra zostanie, bo jeżeli on źle siostrę potraktuje, to my też zmienimy o nim zdanie, a nam się wydaje, że on z szacunkiem siostrę potraktuje, nie? Bo takiego go znamy. Ja sobie myślę, Boże kochany, no dobra, raz kozie śmierć, a tak naprawdę to już stamtąd się nie szło wycofać, bo tam było tylko już z jednej strony tylko wyjście, no i dobra. No po prostu był tam taki ścisk, że tam ruchy w którąkolwiek stronę były trudne. No i dobrze, no. Przeżegnałam się w duchu i już jak nadeszła moja kolejka, to Kuba przywitał mnie Jezus Maria, a skądże mi to? Kiedy podeszłam, poprosiłam o ten autograf dla Tymki, to nie było problemu, żeby podpisał. Powiedziałam, że razem z siostrą no, lubimy oglądać Pana, jesteśmy Pana fankami. I to było takie niesamowite, bo
Jeszcze dodam, że Kuba bardzo szybko podpisywał te książki każdemu, kto tam podchodził i w ogóle nie wstawał. On cały czas siedział, podpisywał te książki, a jeżeli ktoś chciał sobie zrobić z nim zdjęcie, to był tam instruowany przez ludzi, którzy towarzyszyli Kubie, że mają sobie stanąć za Kubą i ktoś tam im robił wtedy tą fotę. No i Kuba podnosił głowę na ten czas albo i nie i podpisywał dalej. Po prostu bardzo szybko się to odbywało. A wtedy po podpisaniu tego autografu dla Tymki, Kuba mówi, ja wstanę, bo mi bardzo nie wypada przy siostrze siedzieć. Ja już takie oczy w ogóle. Wtedy ja podarowałam naszą książkę, bo była taka pierwsza nasza książka Bronki. Ja mówię, czy zechciałby pan przyjąć naszą książkę? A Kuba powiedział, że oczywiście, z wielką radością. Ja mówię, no nie wiem, czy pan nas zna. A on mówi, oczywiście siostro, i co? Poczucie humoru jednak się opłaciło, chłopcy mają nowy dom. No więc tym bardziej byłam zaskoczona, że Kuba w ogóle kojarzy jakieś tam siostry i że pochwalił to poczucie humoru z tego filmiku o pingwinach. To było też takie bardzo sympatyczne. Chodziło o to, że bardzo tak nawiązał jednak relacje i zatrzymał się dłużej, rzeczywiście na stojąco i za chwilę poprosił swoją asystentkę, zdaje się Anię. Aniu, proszę cię, zrób nam zdjęcie razem. Zrób mi z siostrą zdjęcie. I wtedy, no tak się ustawiliśmy do tego zdjęcia i wszyscy w tej sali, tam było na pewno ponad 200 osób, zaczęli robić zdjęcia i bić brawo. To było takie bardzo wzruszające dla mnie. I Kuba ogłosił wszem i wobec, że ogłaszam państwu, że nareszcie mam siostrę. To jedna rzecz. Po wyjściu stamtąd, z sali, te dziewczyny powiedziały, że Kuba to spuentował w taki sposób, że gdyby Kościół miał oblicze tej siostry, to nie byłoby potrzeba kręcić filmu Claire. Więc myślę, że ta puenta była całkiem fajna i pozytywna. Natomiast potem zaczęłam drżeć, co się stanie z tym zdjęciem, które Kuba prosił, żeby jemu zrobić. I ku mojemu zdziwieniu w mediach społecznościowych, na Instagramie u niego pojawiło się to zdjęcie. I Kuba podpisał. Chyba co za spotkanie, nareszcie mam siostrę. Wydaje mi się, że to jest w tym stylu. I to było takie bardzo sympatyczne. I wszystkie komentarze, które się pojawiły, może nie, że wszystkie, bo to jest generalizowanie, ale większość komentarzy pod tym zdjęciem była bardzo, bardzo pozytywna. Bardzo. I tam nawet jeden z komentarzy brzmiał, że fajne zdjęcie, ładnie wyszliście, coś takiego i Kuba to skomentował, jeżeli w cokolwiek wierzyć, to tylko w takim towarzystwie. Więc wszystko to, te rzeczy, które historie, które opowiedziałam, były dla mnie też bardzo budujące. Dlatego do tej pory mam tutaj zdjęcie z Kubą. Myślę sobie, że był to po raz kolejny jakiś tam dowód na to, że no nie ma jakiejś wielkiej przepaści pomiędzy wierzącymi i niewierzącymi, że zawsze można znaleźć wspólny temat do rozmowy, można przerzucać mosty. No zależy, no nawet jeżeli ja wtedy byłam taka nastawiona, że to porażka i zostanę teraz tutaj błotem zlana, no to było warto zaryzykować. No było warto. Pytałem o te konkretne osoby i w ogóle pytam o takie rzeczy, bo poza oczywiście tym, co tutaj, gdzie jesteśmy w Broniszewicach, jest najważniejsze, czyli właśnie chłopaki i wasze relacje z chłopakami, to co mnie najbardziej pociąga w tym miejscu i w was, to są właśnie te takie nieoczywistości, nie? Że gdzieś tam nie układacie tego świata według takich szufladek, schematów, że jakoś to przełamujecie. I też to samo obserwuję i to samo widzę, kiedy czy dajecie przykład, czy kiedy zaczynamy rozmawiać, czy kiedy wypowiadacie się na różne ważne tematy. Dlatego przechodząc do następnej rzeczy, zacznę od pytania, co to dla ciebie znaczy pro-life albo być pro-life? Ojejku, przepraszam, jeśli się narażę wszystkim działaczom pro-life. Absolutnie nie jestem przeciwko nikomu. Natomiast pierwszy raz tak bardzo byłyśmy zirytowane taką akcją, która się pojawiła na Facebooku. Były takie nakładki, jestem za życiem, jestem pro-life. I pojawiły się te nakładki na zdjęciach osób,
które w ogóle nie rozumiały nas, kiedy znałyśmy je. To chodzi o parę osób, to absolutnie tutaj nie generalizuję działaczy pro-life, tylko takie osoby, które się opowiadają, że są za życiem od poczęcia, co zresztą szanuję. Tylko że spotkałyśmy się w rozmowach z takim niezrozumieniem, po co my budujemy ten dom, po co my w ogóle tak walczymy o tych chłopców, kim oni tak, jakim ważnym są, żeby tak tyle szumu robić wokół nich. I mi osobiście to się w ogóle nie mieściło w głowie, to nie grało, że można być pro-life, a równocześnie nie lubić tych osób, które są z niepełnosprawnościami. Bo dla mnie tutaj ta walka o życie dziecka poczętego, według mnie najbardziej chodzi jednak o dzieci, które są niepełnosprawne. Że chyba tutaj jest ten punkt sporny, gdzie spotyka się lęk przed osobami z niepełnosprawnością, lęk o to, jak będzie wyglądać moja rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, lęk, czy w ogóle moja rodzina to wytrzyma i przetrwa, a spór pomiędzy zdaniem, że każde życie jest jednakowo ważne i walczmy o każde. Natomiast chyba nikt, myślę, że nie to, że nikt, ale chyba w większości ludzie nie myślą o tym, że zabiliby dziecko w swoim łonie zdrowe, piękne, śliczne. No i to, że ja w kościele spotykałam, myślę, że teraz jest naprawdę dużo więcej akceptacji osób niepełnosprawnych. Troszeczkę dzięki Przemkowi Kosakowskiemu i temu programowi Down the Road, on tak oswoił widzów, ludzi, którzy nie mieli do tej pory styczności z osobami niepełnosprawnymi, z tą niepełnosprawnością. Natomiast na pewno tam w tym programie były osoby bardzo wysoko funkcjonujące, jak na osoby z zespołem Downa. No, my też mamy dwóch chłopców z zespołem Downa, Mateusza i Karola, i oni absolutnie by się w taką podróż nie nadawali. Przede wszystkim nie daliby rady fizycznie, a po drugie są osobami niekomunikującymi językiem, więc to by było na pewno trudne. Doskonale rozumiem lęk przed osobami z niepełnosprawnością. Rozumiem, bo też się ich bałam kiedyś, ale nie rozumiem, jeżeli te same osoby, które się tak strasznie boją i które, dla których te osoby nie istnieją, wykluczają je ze swojego życia, tematu rozmów, są tak bardzo za ruchami pro-life, bądź są w nich. To mi nie idzie w parze. Ja wtedy, co byłam taka wkurzona na te nakładki, napisałam taki post, który pierwszy raz miał taki bardzo szeroki zasięg i oddźwięk. Tam nawet portale takie się różne internetowe zainteresowały tą wypowiedzią. Bardzo dużo mam dzieci niepełnosprawnych się wtedy odezwało do nas z taką bardzo wielką wdzięcznością. Bo mniej więcej właśnie tam był taki wkurz na taką hipokryzję troszeczkę, że ludzie Kościoła z jednej strony krzyczą, że każde życie jest ważne, a z drugiej strony, kiedy ono już jest narodzone, jest powykręcane, brzydkie, zdeformowane, bardzo ciężko chore, to jakoś my nie widziałyśmy, żeby były tłumy, takie same tłumy jak na marszach, to takie same tłumy w naszym na przykład domu czy w innych domach, które pomagają tym osobom niepełnosprawnym, chcą z nimi spędzić jakiś czas. No, dla mnie to jest ciągle takie troszeczkę gryzące się, nie? Ale czymś niesamowitym było też dla mnie, kiedy po tym poście pierwsza wpłata, taka bardzo duża, bo nigdy takich wpłat na budowę nowego domu nie miałyśmy, to było 200 tysięcy, pojawiło się na naszym koncie i za chwilę przyszedł też mail od tej rodziny, która napisała, że po tym poście uświadomili sobie, że nie wystarczy tylko podpis, że jestem za życiem i jestem przeciw aborcji i nie wystarczy tylko iść w marszu, że za tym musi iść coś więcej i dlatego oni chcą wesprzeć konkretnie dzieci niepełnosprawne i wpłacają na ten dom. To było takie niesamowite, że ludzie, niektórzy tak intuicyjnie wyczuli, o co chodzi w tym zgrzycie. Ja proszę nie czuć się urażonym, ja naprawdę nikogo nie oskarżam, bo ja też wiem, że czasem to są takie powtarzane hasła. Jestem za życiem, no bo to jest piękne naprawdę bycie za życiem i my jako katolicy jesteśmy za tym życiem, tylko my doświadczyłyśmy, że katolicy też na wielu frontach zawalają to bycie z niepełnosprawnymi, że niekoniecznie są tacy radośni i entuzjastyczni, jeśli chodzi o kontakt z osobami niepełnosprawnymi i z pomaganiem im. A wydaje mi się, że
No tutaj w Broniszewicach to, co się wydarza, czy w podobnych domach, a przede wszystkim w domach rodzinnych, gdzie rodzice poświęcają całe swoje życie dla dzieci niepełnosprawnych, dla swoich dzieci z niepełnosprawnościami, no tam jest prawdziwe pro-life. My na przykład nigdy nie byliśmy uczestnikami żadnych marszy, bo tak zwyczajnie no nie ma za bardzo kiedy nawet na nie iść. I tak sobie myślę, że ciekawi mnie, ile osób na marszach jest tych, które mają dzieci z niepełnosprawnością, czy tak bardzo dużo, czy w przeważającej części. Nie wiem, bo ja też nie chcę naprawdę nikogo tutaj skrzywdzić, ale najprawdopodobniej ich nie są, bo muszą być przy dziecku w tym czasie, nie? Tym dziecku swoim niepełnosprawnym. To są trudne tematy, naprawdę dla mnie nieoczywiste, dlatego troszeczkę czasem wydaje mi się uzasadnione takie zirytowanie się, czy nas, czy tych mam przykutych razem ze swoimi dziećmi do ich łóżek. Takie entuzjastyczne wołanie jestem za życiem, bo to w realu, w życiu nie wygląda tak entuzjastycznie. To jest, dla mnie to jest takie coś, jak idę w marszu i mam tam na tych transparentach takie hasła, tak, jestem za powykręcanym życiem, zdeformowanym, takim, które mi odbierze życie normalne, odbierze życie normalne moim dzieciom, zdrowym, pozostałym. No, nikt tego nie robi. Nie, bo to są faktycznie bardzo trudne tematy, zresztą jeśli się cofniemy tam X miesięcy wstecz widzieliśmy, ile one emocji w społeczeństwie wywołały, bo de facto o to się między innymi rozchodziło, te wszystkie właśnie Polska marszująca z jednej strony, Polska marszująca z drugiej strony, ten cały spór o to, no właśnie, z jednej strony jedni krzyczą, że właśnie krzyczą, nie? Że jesteśmy za życiem, z drugiej strony drudzy krzyczą, że oni chcą mieć wybór, ale za tym też różne hasła się kryją, to wcale też znowu nie jest takie oczywiste. Pamiętam w kontekście tego wszystkiego, co się działo, też usiedliśmy i zaczęliśmy do książki rozmawiać. Pamiętam, jak mnie poruszyło wtedy to, kiedy wy zaczęłyście po prostu opowiadać o tym, no jak wy byście się bały udzielać takich jednoznacznych odpowiedzi, na przykład, nie wiem, gdyby zadzwoniła do was osoba, kobieta, nie? Która jest w ciąży, nie? I boi się, i się zastanawia, i ma jakieś wątpliwości, to mnie bardzo poruszyło to, kiedy wy powiedziałyście, ale nam nawet trudno jest się postawić w jej sytuacji i same nie wiedziałybyśmy, co byśmy zrobiły, bo to właśnie jest przed osobą nie tylko decyzja o to, czy przyjąć to życie właśnie pokręcone z niepełnosprawnościami, ale to też jest decyzja o tym, jak będzie wyglądać całe moje życie, mojej rodziny życie, moich innych dzieci życie. No i trudno w takim konflikcie wewnętrznym kobiety, który ona prowadzi w sobie i ona decyduje się na męczeństwo, naprawdę prawdziwe męczeństwo, kiedy urodzi to dziecko tak bardzo chore i ona ma świadomość, że ma świadomość bądź nie ma świadomości, ale zakładam, że ma, że niekoniecznie wszyscy będą jej biec z pomocą, więc ma świadomość, że już nie pojedzie na normalne wakacje, nie pójdzie sobie, niekoniecznie będzie miała czas, żeby pójść do fryzjera i czy tam iść do pracy, nie, swojej dla choćby odejścia na chwilę od łóżka swojego chorego dziecka, więc to... Tak, bo to nie jest tak, zaczęłaś od takich lekkich przykładów, nie? Tam wakacje, fryzjer, ale jak rozmawialiśmy, wy podajecie takie no naprawdę dramatyczne sytuacje, kiedy to chyba, już nie pamiętam, czy Tymka, czy ty mówisz, że są przypadki, kiedy kobiety, które się zdecydowały, no to są no w zasadzie więźniami w własnym domu, bo nie mają czasu w ogóle i możliwości wyjść, bo 24H muszą się dzieckiem opiekować i to trzeba sobie zdawać sprawę, że to są tego typu decyzje i nie tylko właśnie decyzje, tylko wszystko, co za tą decyzją idzie do udźwignięcia przez nawet, nie wiem, dziesiątki lat. No tak. Często też osoby, ale to już są naprawdę bardzo wielkie konkrety, mówią, że kiedy się rodzina dowiaduje, że jednak urodziło się dziecko z niepełnosprawnością, to nawet nie przychodzą przywitać w rodzinie tego dziecka, bo nie wiedzą, jak się zachować. I ci rodzice zostają naprawdę sami, autentycznie sami. Nagle nie ma rodziny, nie? Przy nich. Oczywiście uogólniam, ale są też takie przypadki, nie? Więc dziecko z niepełnosprawnością budzi ogromny lęk. W polskim społeczeństwie no,
ciągle bardzo, ciągle nie są oswojeni ludzie z niepełnosprawnością. Nawet siostry zakonne naprawdę są takie, które mówią, wyraźnie deklarują, że nie są w stanie przyjść tutaj do pomocy, do Broniszewicz czy do Mielżyna, bo nie są w stanie przekroczyć w sobie tej takiej bariery, którą mają. No to nawet siostry zakonne. No a czemu mamy wymagać tego od matek, które są absolutnie nieprzygotowane do żadnego do tego rodzaju służenia? A to nagle się trzeba stać pielęgniarką, nagle się trzeba stać znawczynią z intensywnej terapii, jak obsłużyć respirator domowy, jak odessać ssakiem zalegającą flegmę w przełyku, żeby się dziecko nie udusiło. Jak to jest nie przespać całej godziny, ani jednej w ciągu nocy? Tylko przerywane są co godzinę te godziny snu. Dla mnie ta narracja taka entuzjastyczna tego pro-life wobec takich dylematów, które są w kobietach, no jest taka nie na miejscu, ale to naprawdę jest tylko moja ocena. Dziękuję za to, co mówisz. Myślę, że no właśnie w tym, w szczególności w tym temacie takie zostawianie znaków zapytania jest po prostu strasznie ważne. Nie? Żebyśmy myślę, że nie tak, dawali... no bo ja absolutnie, żeby tutaj nikt ze słuchaczy nie odebrał, że jestem za śmiercią. Zawsze będę za życiem, z racji, że jestem siostrą i że służę takim dzieciom. Natomiast jestem o tyle w tej bardziej komfortowej sytuacji, że gdy do nas się zwracają ludzie, którzy mają takie dylematy, bo tak, tacy się też zwracają, to mogę powiedzieć, okej, proszę cię, urodź to dziecko, albo do rodziców, urodźcie to dziecko, a my wam pomożemy się nim zająć. I to jest jakiś konkret, który Kościół im daje, nie? Że nie zostaną z tym dzieckiem sami. To mi zapewnia takie poczucie trochę komfortu, że mam jakiś argument w kieszeni, mam jakiegoś asa, który jest konkretny i pomaga urodzić to dziecko. I nie pozostawić tych rodziców z bardzo wielkim problemem samych, nie? Myślę, że takie domy będą potrzebne w Polsce i że Pan Bóg przyprowadzi nas tutaj do Dominikanek jeszcze więcej. Cały czas tak, mam taką nadzieję, gadam z moim szefem i moim facetem o tym. Tym tematem pro-life'owym otworzyliśmy taką część tej rozmowy, gdzie no, wypłynęliśmy na taką głębszą i trochę trudniejszą wodę. Taka trochę też była idea naszych rozmów, jak z Łukaszem Wojtusikiem doszliśmy do wniosku i doszliśmy do porozumienia, że chcemy z wami rozmawiać, to jedna z najważniejszych idei, która nam przyświecała, to była taka, że no, okej, widzimy te w pięknych, białych habitach uśmiechnięte siostry w mediach, ale przyjechaliśmy tu i zobaczyliśmy, że ta rzeczywistość jest dużo bardziej złożona. Nie? Że to wszystko nie jest aż tak oczywiste i piękne, jak w obrazku w mediach. Ten temat pro-life'owy pokazał, nie? Że to nie jest wszystko takie usłane różami zawsze. A już w trakcie, jak nagrywaliśmy rozmowy, no to w pewnym momencie najpierw, pamiętam jak rozmawialiśmy telefonicznie, najpierw gdzieś usłyszałem o twoich problemach zdrowotnych, fizycznych, a później w trakcie jednej z rozmów z taką dużą szczerością powiedziałaś, że w tamtym momencie zmagałaś się z, no, z poważną depresją. Proszę Państwa, wszyscy słuchający nas, jak Łukasz Wojtusik i Piotr Żyłka zaproszą Was do wywiadu, do książki, to po prostu wycisną z was wszystkie soki i z nimi nie jest łatwo. Nie, no wiedziałyśmy, że tak będzie, ale oni mieli takie zadanie tutaj właśnie, Piotrek tego tak nie powiedział bardzo wyraźnie, ale nam powiedzieli, my to chcemy zedrzeć te uśmiechy z waszych twarzy. Nie wierzymy, że się tak ciągle uśmiechacie. No i tak właśnie było. No co mam powiedzieć? No, że jesteśmy ludźmi. I to, że my się w mediach uśmiechamy, to naprawdę nam wtedy jest radośnie, jak jesteśmy w mediach, bo dostajemy bardzo miłe pytania. Nie udajemy tam nikogo, kim nie jesteśmy. Dla nas to też są takie fajne formy docenienia kobiet, bo raczej nie byłyśmy głosem słyszalnym. Zanim powstawał ten dom, zanim był ten filmik, to raczej sióstr zakonnych w przestrzeni publicznej, medialnej, no to tak było jak na lekarstwo. Dla nas każde takie zaproszenie przez media, to była po pierwsze wielka radość, że Pan Bóg nam w taki sposób pomaga, bo chciałabym podkreślić bardzo, że w trakcie budowy domu nigdy nie poprosiłyśmy ani jednej telewizji, ani jednej stacji radiowej o wywiad z nami. To była zawsze inicjatywa dziennikarzy. To oni nas szukali telefonicznie, nigdy my ich. Te zaproszenia były dla nas takie
dosyć radosne, bo kojarzyły nam się z takim uznaniem, że o, dziennikarze chcą usłyszeć, co uzakonnić słychać. Niektórzy dziennikarze to w ogóle pytali się, czym my nakręciłyśmy ten filmik. Ja mówię, że telefonem. To siostry zakonne mają telefony komórkowe. Jak ja to usłyszałam, to sobie myślę, ja nie mogę, ale i to dziennikarz powiedział, mówię, to, ale musi być w ogóle świadomość w społeczeństwie na nasz temat wśród zakonnych. Więc tym bardziej nas to też tak, no brzydko mówiąc, kręciło to obalanie tych stereotypów takich strasznie dziwnych. No mamy telefony komórkowe, znamy się troszeczkę na firmowych butach, ubraniach, nie żyjemy w oderwaniu, poza tym też pracujemy na etatach, zarabiamy, zmagamy się z brakiem pieniędzy, tak jak każdy człowiek też. Chociażby przykład, że jako wspólnota nie mogłyśmy sobie pozwolić na samochód, chociaż nas pracuje 19, nie? I jak kupiłyśmy samochód, to na raty i z tak zwanej pożyczki. Tak, a wracając do tematu. Więc chłopacy w tej książce wydobyli z nas takie rzeczy jak choroby i depresje, czyli taki temat, o którym tak normalnie na co dzień w mediach też nie mówimy. Ja powiem dlaczego. My też do mediów nie chodzimy, żeby kreować siebie, żeby, chociaż tam niektórzy tak myślą i nam to zarzucają. To jest takie trochę słabe, bo jakby się ktoś przysłuchał naszym wywiadom, to naprawdę nigdy nie odbywają się w oderwaniu od Broniszewic i od chłopaków. Nigdy. Myśmy nigdy nie udzieliły takiego wywiadu na temat tylko siebie. Mhm. Bardzo mnie to cieszy, że ludzie, w ogóle nawet młodzież w duszpasterstwie, jak czasem chcą tam spotkać się online, to ich w zestawie pytań, które przygotowują, to jest tam oczywiście tam siostry powołanie, czas na modlitwę, ale nierozłączne pytanie to miłość do chłopców, co siostra od nich nauczyła. Więc to jest dla mnie genialne. My, jako osoby mogące mówić, mogące być zapraszane nawet do największych stacji telewizyjnych, możemy być ambasadorkami chłopaków z niepełnosprawnością. I myślę, że też dużo ludzi się tym cieszy, zwłaszcza mam osób z niepełnosprawnością, że w przestrzeni publicznej zaczął być obecny ten temat w taki sposób, jakby nawet lifestyle'owy, jak w Dzień Dobry TVN, można powiedzieć, z humorem, z radością o dzieciakach z niepełnosprawnością i że są wartością też dla nas, ale mi się tu porymowało. Temat depresji to w dużym stopniu w naszym społeczeństwie jest tematem tabu. W kościele czasami nawet takim módl się więcej, to ci przejdzie, więc myślę, że w ogóle z jednej strony tak publicznie o depresji u siostry zakonnej to ja, nie wiem, czy czytałem kiedyś coś, widziałem coś tak właśnie w takiej przestrzeni naprawdę w mediach głównego nurtu, mediach katolickich, a nie jesteś jedyną siostrą zakonną, z którą nie wiem, powiedzmy w ciągu ostatniego roku rozmawiałem, która mi mówi, czy powiedziała, że się z czymś takim zmagała, dlatego właśnie tego tematu chcę dotknąć, jeżeli pozwolisz oczywiście. To co się stało? Znaczy, tak naprawdę to depresja to tak, tak strzeli i jest, ale na nią się chyba tam troszeczkę rzeczy zbiera. Było parę rzeczy takich trudnych dla mnie do udźwignięcia, jak taki hejt w naszą stronę, z którym sobie nie radziłam, bo nie rozumiałam, dlaczego hejtowane są osoby, które pomagają osobom zmarginalizowanym. To próbowałam to zmieścić w głowie i nie potrafiłam i myślę, że to było też skutkiem tego, że się tak zmagałam z tym tematem. Na pewno czas pandemii i to zamknięcie tutaj i stres, żeby zachować chłopców przed tym koronawirusem, bo zdawałyśmy sobie sprawę, lekarze nam tak mówili, że chłopacy tego nie przeżyją, więc taka odpowiedzialność za nich i taki codzienny stres o swoje życie, o życie chłopaków, to już nie jest to samo, co stres, czy będą mieli co zjeść, czy nie, naprawdę. Bo tam te stresy jakoś przeżyłam, jak musiałyśmy zbierać pieniądze, żeby zapłacić za chleb dla chłopców. Ale to był innego rzędu stres, nie? że jesteśmy tymi matkami lwicami, którym się udało tutaj wybudować dom, a teraz jak ich uchronić przed śmiercią, taką, która mogłaby nadejść masowo. Zwłaszcza, że były z mediów informacje, że naprawdę to były takie masowe śmierci w DPS-ach. To było bardzo trudne.
to zmaganie się. No i trzecia rzecz to taka, że nie jestem zbyt dobrego zdrowia fizycznego i nienawidzę o tym mówić, o swoich chorobach, bo bardzo nie chciałabym być hipochondrykiem, bardzo się tego boję. Dlatego rzadko o tym mówię, ale pojawił się też taki kolejny mój pobyt, 25 w szpitalu w ciągu mojego życia zakonnego. A to nie należy do jakichś moich pasji, leżenie w szpitalu i cierpienie takie konkretnie fizyczne. No i myślę, że chyba te trzy czynniki się złożyły na to, że no, głowa nie wytrzymała, nie? Ta jakaś taka siła psychiczna nie dała sobie rady z ogarnięciem tych tematów. No i potrzebowałam pomocy specjalisty, czyli psychiatry. I farmakologia zadziałała, ale myślę, że najwięcej pomogli mi moi przyjaciele, nie? Czyli osoby, które zrozumiały mnie, nie odepchnęły, nie pomyślały, że a chodzisz do psychiatry, to jesteś świrem, nie będziemy się z tobą zadawać. Absolutnie nikt z moich osób najbliższych, łącznie z wami, tak nie powiedzieli, tylko była większa jakby uważność, troskliwość jeszcze i próba zrozumienia i próba pomocy, więc na pewno nie można zostawać z tym tematem samemu. Jeżeli cokolwiek mnie przerasta i pracuję nad czymś i ciągle nie jestem w stanie nad tym przejść, to taką receptą po moich doświadczeniach jest na pewno to, żeby znaleźć sobie grono przyjaciół, którzy mnie zrozumieją i nie dźwigać samemu tych tematów, nie zmagać się. A jeżeli mi przyjaciele nie wystarczają, to poprosić psychoterapeutę, żeby przerobił ze mną te problemy, które mnie od środka niszczą, blokują, odbierają życie, odbierają siłę do życia i odbierają chęć do życia. Jak ty się zorientowałaś, że jesteś w depresji? Ja tak do końca się nie zorientowałam, tylko moje siostry zareagowały w taki sposób, że zauważyły, że ja bardzo często mówię o wielu sytuacjach w taki beznadziejny sposób, a to nie był mój sposób życia. Zawsze widziałam wyjście z sytuacji, zawsze sobie jakoś tak umiałam pozytywnie wytłumaczyć rzeczywistość, a pierwsze sygnały były od Tymki, która mówi, wiesz co, ty od roku sobie w ogóle nie... Ty od roku jesteś taką osobą, z którą coraz się mniej chce przebywać, nie? Zrzędzisz tak na wszystko, nie masz nadziei. No więc dobra, to był pierwszy sygnał. A kolejny sygnał to był taki, że ja też będąc w tym szpitalu, to już tak bardzo głośno mówiłam, że już nie dam rady, że już nie chcę im się już żyć z perspektywą, że będę musiała być w tych szpitalach bez końca. To mówię, niektórzy w ogóle nie są nigdy w życiu w szpitalu, a ja muszę być tyle razy i zawsze to się wiąże z takim cierpieniem fizycznym. Śmiałam się, bo Rosie, moja siostra, którą też znasz zresztą, przychodziła mnie odwiedzać, bo w Warszawie leżałam i mówiła, że ona nigdy nie widziała, jak wygląda wenflon. A ja mówię, Boże, ja nie wiem, czy kilkaset to jest dobre słowo określające, ile tych wenflonów miałam w sobie w życiu. No i mówię, Boże, to jest takie niesprawiedliwe. Jedni w ogóle nie wiedzą, jak wygląda wenflon, a inni to już nie mają nawet żył, żeby się wkłuć. I chyba siostry moje postanowiły tam to zgłosić też w tym szpitalu. Czy jest jakaś taka pani psycholog, która by mogła mi pomóc porozmawiać ze mną, bo widziały, że w tym szpitalu to już tak naprawdę no nie dawałam rady. Już płakałam i już się buntowałam, że tam jestem i już mi żadne pobożności nie wystarczały na to, żeby to przyjmować cierpienie z jakąś, no nie wiem, z czym, z otwartością po prostu. Już nie miałam sił na to cierpienie i tyle. No i to też miało odbicie w psychice słabszej, nie? No i przyszła pani psycholog, która się okazała potem panią psychiatrą. Po wywiadzie stwierdziła, że tam jest, no, że to był incydent depresyjny i taki ostry, mocny w tym szpitalu i że zaleca farmakologię plus konsultacje. No i żyje i funkcjonuje, jest bardzo okej. Okay. Myślę, że jest naprawdę dużo więcej nadziei, a mało tego, myślę, że już w ogóle nie ma takiej beznadziei, że już nawet w stosunku do tego hejtu mam więcej sił i dystansu nawet. Nie załamują mnie już takie rzeczy, które mnie kiedyś załamywały. Nie, jest dużo sił. Moja koleżanka, siostra Livia, kiedyś powiedziała, że to jest tak jakby depresja, to jest takie wtaczanie ciężkiego głazu na górę, pod górę, a farmakologia w czasie depresji jest taką taczką, która nam pomaga załadować ten głaz i pchamy ten głaz już w taczce i jest o wiele łatwiej po prostu, nie? Że nie ma się co obawiać
farmakologii. Poza tym myślę, że to nagłaśnianie, ja jestem w ogóle bardzo wdzięczna, że się nagłaśnia, były też takie komunikaty takie społeczne. Kampanie społeczne. Kampanie społeczne, które mówiły o tej rosnącej liczbie osób zmagających się z depresją i myślę, że to też było bardzo fajne, bo ludzie się czuli nieosamotnieni w tej chorobie. Na pewno jest to choroba, z którą sobie samemu człowiek nie poradzi. Myślę, że sobie nie poradzi. No. Czyli kluczowe z tego, co słucham, było z jednej strony taka otwartość, kiedy czy ty widziałaś symptomy, czy bliscy widzieli symptomy, z drugiej strony gdzieś tam wsparcie specjalistyczne i czy terapeutyczne, czy farmakologiczne, jeżeli jest taka potrzeba, ale też tak jak powiedziałaś, nie izolowanie się z tym wszystkim, tylko też otwarcie się na to, że są bliscy, że chcą wesprzeć, żeby nie zostawać z tym wszystkim po prostu samym i że ja sobie sam poradzę i że się zepnę w sobie i dam radę. Nie? No nie, szkoda w ogóle życia na to, żeby nie mieć życia w sobie, nie? Myślę, że to... Ja byłam w ogóle taką osobą bardzo entuzjastyczną, bardzo, bardzo i w pewnym momencie odczułam taki dyskomfort, że nie mam tego entuzjazmu, że nie pozwolę sobie go zabrać tak łatwo, no nie. Co cię najbardziej boli w kościele? Co mnie boli w kościele? No dobra, żyję w tym kościele. Jest strasznie niezrozumiałe dla mnie w kościele. Niezrozumiały jest brak szacunku do drugiego człowieka. To jest straszne. I to, że w kościele tak zwana hierarchia sprawia takie różnicowanie poziomów ludzi, że są ludzie z jakiegoś niższego poziomu, z wyższego, księża to niby z wyższego, my z niższego. A w życiu wychodzi zupełnie inaczej i że nie ma tego braterstwa, nie? Takiego siostrzaństwa, braterstwa, że no nie jesteśmy równi. Myślę, że w zakonie doświadczamy bardzo. U nas naprawdę przełożeni coraz mniej mają takie znaczenie osób będących nad nami. To są osoby współodczuwające z nami i bardziej służące nam jako wspólnocie niż nakazujące coś, nie? Więc taki styl życia jest naprawdę do wytrzymania i jest piękny, uważam. Dlatego u nas rzadko kto chce być przełożonym, bo to się wiąże z tym, że się ma bardzo dużo obowiązków i trosk, a raczej zero jakichś profitów z tego. Nie ma czołobitności, bo jakby już... Te czasy są za nami. No i brak szacunku, kiedy my, jak ktoś ma inne zdanie od nas, a mamy do tego pełne prawo. Ja pochodzę z północy, mam inne podejście choćby do spraw pobożnościowych, religijnych od ludzi z południa, żeby to uszanować, że każdy z nas ma prawo, że ja, osoba z północy, nie narzucam komuś z południa, że ma teraz właśnie zarzucić takie modlitwy na głos, takie uregulowane, jakieś pacierze, bo ja jestem z północy i powinno się tylko spontanicznie modlić. I również myślę, że fajnie by było, gdyby ludzie z południa Polski szanowali, że na przykład ci ludzie z północy niekoniecznie się czują dobrze w takich modlitwach, tak zwanych długich, klepanych, powtarzanych, nie jest to ich środowisko rozmów z Bogiem i nie narzucanie sobie nawzajem. Na przykład podaję taki przykład, ale myślę, że on jest bardzo nośny w stosunku do wszystkich naszych życiowych takich wypowiedzi. Nawet to, że ja wiem, że jak ja powiedziałam niedawno, że bardzo lubię Kubę Wojewódzkiego i Tymka, to wiem, że może się w niektórych osobach obudzić sprzeciw. Jak to jesteś zakonnicą, ty nie możesz lubić Kubę Wojewódzkiego, bo ja go nie lubię i uważam, że nie powinno się go lubić, bo jesteś siostrą zakonną. No w ogóle takie coś jest dla mnie straszne. Szacunek do siebie, do swojego odmiennego zdania, myślę, że każdemu by się żyło łatwiej. Jeżeli ludzie by szanowali siebie za różnicę poglądów, i za to, że się różnimy, no to nie byłoby tyle wylewów, zawałów serca i tyle jadu by się nie wylewało. Taka tolerancja, nie? Dla inności drugiej osoby, że ona ma prawo do rzeczy ze swojego życia, które są dla niej ważne. Nie muszą być dla kogoś ważne, ale dla mnie są ważne. No i ten szacunek to oznacza to, że nawet jeżeli wewnętrznie się nie zgadzam bardzo z kimś, to że nie obrażam go. Nie mówię, jaki ty to jesteś beznadziejny, bo ty myślisz inaczej niż ja. To taka przyzwoitość i szacunek do drugiego człowieka, myślę, że hamuje nas przed tego typu wypowiedziami, których nie ma szacunku do drugiego
Czymś innym jest na pewno to, co żeśmy przeżyli wczoraj i dzisiaj. Kiedy ktoś kogoś krzywdzi i jest niesprawiedliwy w stosunku do kogoś i naprawdę krzywdzący, no to na pewno nie, no, no tutaj nie chodzi o to, żeby milczeć wtedy, nie? No ale też nie poniżać tej osoby, tylko zwrócić uwagę, że sorry, ale tutaj poniżasz kogoś i nie jest to fajne i wstawiać się jednak za osobami krzywdzonymi. Najważniejsze stać po stronie osób krzywdzonych, to myślę, że tego Jezus nas uczył i fajnie, gdybyśmy tacy byli. Ty przywołałaś to nasze doświadczenie ostatnich dwóch dni. Nie wchodząc w te szczegóły, bo też nie o to chodzi, ale chodzi o spięcie na linii wypowiedzi sióstr z książki, gdzieś tam opublikowane na portalu Więzi i właśnie tam też pojawiające się krytyczne wypowiedzi, które się pojawiają w książce, a w zasadzie podzielenie się trudnymi doświadczeniami w relacjach, i to podkreślmy, nie ze wszystkimi, ale z częścią księży i z częścią duchowieństwa. No i reakcja była taka, że jeden duchowny gdzieś tam tak bardzo mocno i deprecjonująco w stosunku do sióstr na to zareagował, ale zostawiając ten konkretny przykład, bo ich w książce jest więcej, opowiadasz o nich i ty, i Tymka, no trudno jest być chyba siostrą zakonną w kontekście właśnie w tym takim, no my to z Łukaszem nazywamy, nie wiem, systemie takim hierarchiczno-patriarchalno, trochę nawet momentami przemocowym. Wy macie własne doświadczenie. Co byś chciała, żeby właśnie w tym kontekście relacja siostry a duchowni, ale właśnie wy jako kobiety w kościele, co byś chciała, żeby tu jednak trochę inaczej może wyglądało? No myślę, że bardziej partnersko, nie? Często się tak zdarza, że księża są, oczywiście nie wszyscy, ale przyzwyczajeni. Tak, bo teraz, żeby nie było, nie? W sensie był ostatnie dni jeden ksiądz tutaj, super ksiądz. Wczoraj przyjechał, też super ksiądz, nie? To nie jest tak, że macie same złe doświadczenia. No zasadniczo mamy dobre, bo byśmy nie wytrzymały, ale te negatywne wydają nam się, że nie powinny mieć miejsca no, wewnątrz kościoła. I dlatego może o nich mówimy. Wydaje nam się, że księża mają taką jakąś wpisaną, nie wiem, myślę, że nie od urodzenia, ale może w formacji kapłańskiej, taką narrację wewnętrzną, że są nauczycielami, są osobami namaszczonymi i przeznaczonymi do nauczania. W związku z czym bardzo lubią też nas nauczać i pouczać nas siostry, często w dyskusjach odbierając nam prawo do własnych doświadczeń, no, które mają dla nas specyficzną wartość, osobistą wartość i myślę, że nie podlega to dyskusji, a absolutnie też deprecjonowaniu przez księży. No, kobiecy punkt widzenia jest naprawdę zupełnie inny i myślę, że też bardzo ubogacający byłby w kościele, gdyby był taki bardziej powszechny. Mam na myśli czułość i empatię, w którą kobiety są bardziej wyposażone od mężczyzn, już jakoś tak Pan Bóg nas stworzył. I no a chyba tego bardzo ludziom bardzo brakuje we współczesnym kościele. Myślę o takich zwyczajnych, prostych ludziach, którzy chodzą do kościoła. Często się mówi o tym, że nie czują się zrozumiani, że nie doświadczają empatii, że nie są wysłuchani i oczywiście o takim braku współczucia, takiego ciepła, bardziej ich sprawy związane nawet z załatwianiem pogrzebu bliskiej osoby, związane są z takim formalnym załatwianiem spraw w kancelarii. No tak nam mówią osoby, tam rzadko kiedy jest jakieś miłosierdzie im okazywane, czy pytanie o to, jak się tam pani czuje po stracie syna albo mamy. Takie coś mam na myśli, nie? Ja sobie myślę, że gdyby ktoś do mnie przyszedł załatwiać sprawę pogrzebu kogoś swojego najbliższego, to bym chciała mieć dla niego czas, żeby wysłuchać, jak bardzo ważna była dla niego ta osoba, jak on teraz się czuje i czy ma wsparcie w ogóle w kimś, kto by mu pomógł przejść tą trudną rozłąkę. No to by była moja narracja, a ja się ustosunkowuję właśnie do takiego braku narracji, że mężczyznom może jest trudniej tak reagować
nawet w tym, no bo chyba w kancelariach tych parafialnych jest taki najbliższy i najczęstszy osobisty kontakt, nie z księdzem, w załatwianiu takich spraw. Ta empatia i czułość to jest jedna rzecz, nie? I to jest, gdyby tego było więcej w kościele, pewnie ten nasz kościół by inaczej wyglądał, ale też w rozmowach używasz takiego sformułowania bardzo obrazowego i bardzo dramatycznego, bo no właśnie, czułość, empatia, ale z drugiej strony to jest ogromne doświadczenie. Nie mówię tylko o was, w ogóle o różnych siostrach zakonnych, o różnych kobietach, wiedza ekspercka, w ogóle szeroka wiedza i horyzonty. I ty tam w momencie mówisz o takim haśle, że no kurczę, fajnie by było, gdybyśmy my nie tylko były tymi, co na przykład, jak są takie gremia, gdzie się współdecyduje o tym właśnie, czy na tej parafii będzie empatycznie, czy nie będzie, czy może zadbamy o to, czy nie. No to żebyście wy nie tylko tam biegały i usługiwały wokół tych stołów, ale żeby może też was do tych stołów dopuszczono. Myślisz, że to warto o to powalczyć chyba, nie? Ty sam wiesz, że to był proces też w tej książce, że jak ty pierwszy raz to powiedziałeś, to mi oczy tak wyszły na wierzch i mówiłam, to jest niemożliwe. Potem tak się przełamywałam, bo już tam słuchy do mnie dochodziły, że papież Franciszek już to zaczyna robić, przynajmniej obsadza kobietami tak jakieś ważne funkcje w Watykanie, tak? Tak się zdarza, no właśnie. Na realia polskie myślę, że no niech będzie, że za 10 lat dojrzejemy do tego, że kobiety może coś drgnie, no. Ale nie wyobrażam sobie, żeby to było teraz niemożliwe, nie. Absolutnie wszystkich też słuchaczy tutaj uspokajam, że nie chodzi o żadne święcenia biskupie, przynajmniej w moim wydaniu nie dążę do tego, ale byłoby to na zasadzie fajnej współpracy, nie? Usłyszeć głos kobiety w sprawach jakichś bardzo ważnych. To, co Tymka mówi też, ona bardzo chciała być w komisjach tych związanych z pedofilią w kościele, nie? Bo myślę sobie, Boże, jak te dzieci były krzywdzone przez księża, w komisjach są księża, no to mówi, to jest no porażka, nie? Że może by warto było spróbować, żeby była obecna w takiej komisji siostra też, albo więcej kobiet, nie? Myślę, że to jest takie coś bardzo realnego. Absolutnie nie wyobrażam sobie ja sama siebie gdzieś tam jeżdżącą do Warszawy na jakieś konferencje episkopatu, bo w ogóle to nie mój styl życia. Ale fajnie by było, jakby tam się na przykład konferencja episkopatu połączyła tutaj online z siostrami z Broniszewic. Niech tam siostry doradzą, jak tam sformułować list, który byśmy wydali na Dzień Ochrony Życia. Fajne by to było. Myślę, że to by był jakiś konkret i taki byśmy się czuły, że nasz głos jest znaczący w takich kwestiach i ekspercki wręcz, tak? Żeby dotrzeć do ludzi. Dużo tutaj jest przed nami, nie? I dużo, dużo pewnie w najbliższych latach w Kościele i w naszym społeczeństwie będzie się dziać. Trochę tak momentami w tej rozmowie, czy w trakcie w ogóle rozmów, no podkreślałaś to, że was nieźle przemaglowaliśmy, ale to nie jest tak, że was tylko przemaglowaliśmy. Piotrek nareszcie pokazał swój szeroki uśmiech, widzę, że mu to sprawia radość. Nie tylko was przemaglowaliśmy. Przez te 3 lata naszej znajomości jednak chyba się trochę ciebie nauczyłem, więc na koniec zadam w takim stylu pytanie, jak Eliza lubi najbardziej. O Boże, lubię ojca i syna, tak? Jaki kościół ci się marzy? A, uwielbiam. Mówić o marzeniach, tak. Marzy mi się kościół, w którym jednak najsłabsi, wykluczeni są centrum życia chrześcijańskiego. Oj, patetycznie to zabrzmiało. Czyli nie są marginesem, bo teraz jednak czuję, że są, że świetnie się mają ludzie bardzo dobrze, wysoko funkcjonujący w kościele. Gorzej się mają jednak niepełnosprawni czy bezdomni, z którymi ty współpracujesz. Że fajnie by było, gdybyśmy tak samo, z taką samym entuzjazmem przeznaczali swoje siły i kolana na klęczenie przed Najświętszym Sakramentem, jak poświęcamy na klęczenie przed Najświętszym Sakramentem, żeby tak poklęczeć przed tym bezdomnym czy niepełnosprawnym, myjąc mu nogi. To naprawdę ma niesamowitą wartość. Jedno i drugie musi istnieć i nie możemy się skupiać tylko na klęczeniu przed Najświętszym Sakramentem i na tym zakończyć swoją pobożność i religijność. No ale żeby
Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to tak sobie myślę, że jeśli patrzy się na Jezusa, to naprawdę on cały czas wkoło niego byli. Tak jest w hymnie takim, rzesza kalek ślepców trędowatych, która za nim szła. I, no i on jest właśnie, oni są dla niego w centrum. Te opowieści o nich, nawet tam o kimś, kto ma uschłą rękę, o kimś, kto cierpi na jakąś chorobę, to jednak tak naprawdę, jak się to czyta, to wyobrażam sobie te osoby, one są tam w centrum, nie? Jezus, nie Jezus nawet, tylko więcej się pisze w tych fragmentach Ewangelii o tych osobach, na jaką chorobę cierpieli, właśnie, że idzie mama, która opłakuje śmierć swojego syna. No, no taki se Kościół wyobrażam, pochylający się, poświęcający czas tym osobom, które sobie nie radzą. Nie cieszymy się tylko tym, że sobie my świetnie radzimy na modlitwie i świetnie mamy zorganizowany czas dla siebie i na adorację Najświętszego Sakramentu, ale również cieszmy się z tego, że udaje nam się przełamać jakieś bariery w stosunku do osoby pokrzywionej, powykręcanej, czy brzydko pachnącej, czy nietrzeźwej. Myślę, że to tak by było fajnie. Taki Kościół mi się marzy. A z takich już na sam koniec marzeń prostych, małych, przyziemnych. Na przykład w kontekście tego, co w Broniszewicach. Co ci się marzy? Marzenia w stosunku do Broniszewic. No mamy ich bardzo, bardzo dużo, ale się okazuje, że jakiekolwiek marzenia wypowiadamy, to zaraz Pan Bóg przesyła osobę, która nam chce pomóc je zrealizować. Ostatnio mieliśmy takie marzenie o wybudowaniu takiego domu wspierającego rodziny dla dzieci, rodziny dzieci z niepełnosprawnością, żeby mamy i tatusiowie sobie mogli tutaj razem ze swoimi dziećmi przyjechać i troszeczkę odpocząć, zorganizować im czas i dzieciom osobno i rodzicom, żeby też nie musieli przeżywać rozłąki od siebie, ale też żeby nie byli w tym czasie non-stop ze sobą. Tylko widzimy, że na razie nasze siły są takie niewystarczające, ale na pewno to zrealizujemy, bo widzimy, że jest ogromna potrzeba. Ludzie bardzo tego potrzebują. Ale jest jeszcze takie jedno marzenie nasze, wybudowania takiej szkoły. Czyli rozumiem, że to się już udaje, tak? W sensie, jeśli chodzi o ten dom. To na razie jest jeszcze w sferze marzeń. Okej. Bo wybudowałyśmy na razie, jesteśmy w trakcie budowy nowego domu dla chłopców z autyzmem. Mhm. On się zakańcza. Jego budowa. Myślimy, że 1 września tam chłopcy z autyzmem będą mieli swój dom już, taki, w którym będą sobie mogli żyć spokojnie. Ale marzy nam się też jeszcze rozbudowanie naszej szkoły dla chłopców z niepełnosprawnością najgłębszą, gdzie ta szkoła się nazywa Alternatywnej Komunikacji i Więzi, polegająca na tym, że osoby z taką wielką niepełnosprawnością, które nie potrafią mówić, tak jak my, na które mówimy często roślinki, jednak udaje się z nimi komunikować, jednak można im stworzyć takie narzędzia, w których oni powiedzą: mam mokro w pieluszce, chce mi się pić, mam ochotę teraz na gorące picie, a nie na zimne, mam ochotę teraz na loda, chciałbym teraz ciszy, nie mam ochoty na zajęć i na zajęcia, albo mam właśnie ochotę na pojechanie sobie na spacer. To jest niesamowite, widzimy, że to jest niesamowita potrzeba i marzymy o takiej szkole, która by była dedykowana naszym dzieciakom, wszystkim, oczywiście tych troszeczkę wyżej funkcjonujących też i też dla osób z zewnątrz. I chyba jednak byśmy szły w tym kierunku bardziej, bo nawet widzimy, że teraz w czasie pandemii, która nie wiadomo kiedy się zakończy, ta szkoła by nam bardzo się przydała i pomogła w zajęciu się chłopakami tak profesjonalnie, nie? Jeżeli by była naszą szkołą, to też by była taka określana naszymi warunkami, niekoniecznie byśmy musieli ją zamykać na czas pandemii, nie? Ale no zobaczymy, może się to uda, bo też marzy nam się taki nowatorski program szkolny dla dzieci, które skończyły 25 rok życia, bo w Polsce, w edukacji polskiej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną mają zapewnione wykształcenie tylko do 25 roku życia albo do aż 25 roku życia. Natomiast oni pozostają na etapie rozwoju pięciolatka do śmierci. W związku z tym ta szkoła jest zawsze dla nich czymś bardzo fajnym i atrakcyjnym i marzy nam się utworzenie takiej alternatywy, gdzie te dzieci 25+ mogłyby się uczyć alternatywnej komunikacji, bo to jest cały czas im potrzebne, żeby coraz wyżej funkcjonować, nie? Takie są nasze marzenia. No i oczywiście, żeby tutaj nie brakowało nigdy fajnych osób, które z nami współpracują. Na razie się cieszymy, bo mamy super współpracowników i super wolontariuszy. To w ogóle jest genialne, że ludzie młodzi, którzy mają
pełno pomysłów na życie i jak sam ich poznajesz, to widzisz, że to nie są jacyś nieudacznicy życiowi, tylko fajni ludzie, mający różne możliwości, że oni chcą spędzać czas z niepełnosprawnymi, a właściwie czas. No, oni bardziej kawałek swojego życia tutaj im poświęcają, nie? Bo Iza już jest ponad rok, Paulina prawie rok, Filip rok, Kamil 3 lata. Do rodzin wpadają tylko na chwilę, a są bez przerwy tutaj z dzieciakami i dzięki nim ten komfort życia naszych chłopaków jest mega, bo oni mają dużo pomysłów, sił, szybko się regenerują, już nie tak jak my. I dlatego myślę, że ten dom funkcjonuje tak bardzo otwarcie, radośnie. Chłopakom jest po prostu szczęśliwiej z nimi. No, takie nasze marzenie, żeby nigdy tych młodych ludzi nie zabrakło tutaj, pragnących takiego długoterminowego też wolontariatu, nie? To takie moje marzenia. Oczywiście mam pewność, taką wiecie, nawet ponad 100%, że dla mojego faceta wszechmogącego to jest pestka. I że tak jak święty Jan od Krzyża mówi, że to jest, pragnienia są od Boga, żeby mógł je Bóg spełnić. Tak samo wierzę, że te same moje marzenia i pragnienia pochodzą od Niego po to, żeby Bóg sam mógł je spełnić. Eliza, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za to odsłonięcie się. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłam, bo ja długo mówię monotonnie. Ja i moi słuchacze, czy słuchacze tych podcastów przyzwyczaili się do długich rozmów i piszą mi, że bardzo są wdzięczni właśnie za to, że te rozmowy są takie, że można faktycznie wejść na dłużej w czyjś świat. To pliska, więc... niech chociaż 3 osoby napiszą, że wysłuchali do końca. Będzie mi miło. Dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za te rozmowy też książkowe. Życzę Ci, żeby te marzenia się jak najszybciej spełniały, nie? Żeby tam góra jak najszybciej reagowała i właściwe siły i ludzi podsyłała. Ale myślę, że to nie są zarówno jeśli chodzi o troska osoby z niepełnosprawnościami, jak i te twoje marzenia o Kościele, to nie życzę tylko tobie tego, ale życzę też sobie tego i nam wszystkim, bo im więcej właśnie będzie tej czułości, empatii, skoncentrowaniu się na służbie, na wykluczonych, tym lepiej nam się po prostu wszystkim będzie w tym Kościele i społeczeństwie żyć. Nie będziemy się też bali być wykluczonymi, nie? Nie będziemy się też bali być słabymi wtedy. Jeżeli ci najsłabsi będą w centrum, no to będziemy mieć pewność, że jeżeli my sami popadniemy w jakieś terapeuty, no to nie zostaniemy sami. Będziemy dla kogoś bardzo ważni. Myślę, że to dajemy sobie też takie poczucie komfortu, nie? Dla siebie wtedy. Dzięki ogromne za rozmowę. Dzięki Piotrze bardzo.